Szanowny panie dyrektorze, szanowni pedagodzy, drodzy uczniowie, bo ten dzień jest dla was i my tu wszyscy jesteśmy właśnie po to, żeby uhonorować was i powiedzieć, co ważnego zdarzyło się w gminie Czarnocin, z jakiego powodu jesteśmy tutaj wśród was. Mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać. Drodzy państwo, 1 września to jest dzień wyjątkowy dla każdej polskiej rodziny. Wyjątkowy dlatego, że w tym dniu prawie z każdej rodziny jakiś maluch, może trochę starsze dziecko, a może już dorastająca piękna dziewczyna czy chłopiec wychodzą do szkoły po to, by sięgać po dalsze stopnie edukacji, żeby się kształcić. Więc przeżycie jest dla każdej polskiej rodziny. Ale ten dzień napawa refleksją bardzo poważną. Dzisiaj, proszę państwa, 1 września obchodzimy przecież 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. I ta rocznica w nawiązaniu do tego, że na terenie, na którym mieszkamy, również w tym roku świętujemy 70-lecie istnienia Rzeczypospolitej Partyzanckiej, która sięgała od Pińczowa po Nowe Brzesko czy od Nowego Korczyna po Racławicę i była fenomenem na te czasy w okresie II wojny światowej. Szanowni państwo, jest jeszcze inny powód refleksji. To jest przecież moment, w którym żyjemy. Obok nas, u sąsiadów jest wojna. Oto 2 dni temu Polak, premier Rzeczpospolitej Polskiej, został wybrany na prezydenta Unii Europejskiej. Będzie przewodniczył 500 milionom ludzi, ich reprezentował. Ogromna odpowiedzialność, ale jakaż duma wielka dla narodu polskiego być powinna z tego powodu. Drodzy państwo, chcemy podkreślić wielką pracę, już kolejny rok, wielką pracę w gminie Czarnocin na rzecz poprawy warunków nauki naszych dzieci i młodzieży. Szanowni państwo, rok temu, nawet nie ma roku, po 6 września ubiegłego roku w nowo oddawanej sali gimnastycznej w Czarnocinie zostało podpisane porozumienie. Umowa partnerska między 4 jednostkami. Projekt nazywał się Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i powiatu kieleckiego. Gmina Czarnocin w ramach tego projektu realizowała zadanie termomodernizacja obiektów oświatowych gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie i Szkoły Podstawowej w Sokolinie. Co obejmowało to zadanie? Obejmowało docieplenie wszystkich budynków szkolnych. To jest, proszę państwa, 6000 metrów kwadratowych powierzchni. To jest docieplenie strychów i docieplenie stropodachów obiektów szkolnych na wszystkich budynkach. To jest ocieplenie, proszę państwa, również i fundamentów, wymiana zaworów, to jest również i czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania, to jest wymiana blacharki, to jest cały zakres bardzo poważnych robót. Szanowni państwo, razem z budżetu gminy wydaliśmy na te prace około 320 tysięcy złotych, mając tak wysokie dofinansowanie, bo prawie 900 tysięcy otrzymaliśmy od pana marszałka. Są to środki unijne. Drodzy państwo, dlaczego również tak to wszystko wymieniam dokładnie? Bo chcę powiedzieć, że to zadanie było nie jedynym w trakcie tego roku i ostatnich miesięcy, bo równolegle realizują się i są realizowane w gminie Czarnocin inne projekty.
to jest budowa przepompowni wody, to jest, proszę Państwa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, to są, proszę Państwa, drogi, to są modernizacje świetlic, zagospodarowanie wsi i wszystko razem to jest kilka milionów złotych dofinansowania. Dzisiaj oddajemy do użytku jako pierwsi z tych wszystkich czterech partnerów obiekty szkolne po termomodernizacji. Ja z całego serca pragnę podziękować przede wszystkim panu marszałkowi województwa świętokrzyskiego. Panie marszałku, to dzięki zdobytym przez pana marszałka środkom unijnym. W tym roku ze środków unijnych przyznanych nam przez zarząd, przez pana marszałka, myśmy, proszę państwa, skorzystali co najmniej kilka milionów. Panie marszałku, za te wielkie pieniądze, za wsparcie organizacyjne, za pomoc z serca, ja dzisiaj w imieniu gminy Czarnocin panu marszałkowi dziękuję. Brawo. Podziękowania chciałabym teraz skierować do pana starosty. Bo przecież rozpoczęliśmy projekt, który nie byłby możliwy, gdyby nie było czterech partnerów. Żadna z gmin. I ta, która chciała 1 200 000, i ta, która chciała 2 000 000, i ta, która chciała 800 000, nie byłaby w stanie tego zadania zrealizować, gdyż wymagania projektu były takie, że musi on opiewać minimum na kwotę 5 milionów. I tylko umiejętność połączenia tych zadań, tych pragnień dała taki efekt. Starostwo powiatowe na czele z panem starostą tak połączyło i zgrało nas wszystkich, że mogliśmy wystąpić o te środki. Dzisiaj panu staroście z serca dziękuję. Drodzy państwo, serdecznie dziękuję Radzie Gminy Czarnocin, która moją decyzję i prośbę o wstąpienie do tego projektu z serca poparła, podjęła stosowne uchwały i podjęliśmy pracę. Dziękuję bardzo państwu radnym. Dziękuję również tym, którzy w imieniu moim wszystkie te środki muszą skrupulatnie liczyć, rozliczać, układać w odpowiedni sposób. Za to odpowiada pani sekretarz i pan skarbnik. Dziękuję państwu bardzo. To jest referat inwestycji, którym kieruje pani kierownik Jolanta Kubicka ze swoimi współpracownikami, młodymi ludźmi. A wszyscy są, tak nawiasem mówiąc, moimi uczniami. Pan Tomasz Pieszchalski i pan Artur Godzisz. To oni nadzorowali pracę przy tych wszystkich obiektach. I im również, mimo że ich tu nie ma, z serca dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwa, że dzisiaj podjeżdżając pod ten obiekt, bo tak już muszę teraz nazywać, obiekt szkolny, obiekty w Cieszkowach, one tak ślicznie wyglądają. Szkoła teraz wygląda pięknie, a pan dyrektor i całe grono pedagogów też wygląda pięknie, tak, owszem, mają inne zadania. Nie muszą w tej chwili myśleć o tym, czy tam się czasami nie leje, czy znowu kawałek tynku nie odpadnie. Mogą myśleć i pracować dla waszego bezpośredniego rozwoju, drodzy uczniowie. Mogą koncentrować się na tym najwspanialszym zadaniu, jakie powinien wypełniać nauczyciel. Uczyć, wychowywać, kształcić i za to z całego serca również im dziękuję, bowiem ubiegły rok szkolny zakończył się pięknym sukcesem dla naszej gminy. Wszystkiego dobrego, zdrowia, radości, spokojnego rozwoju, mimo tego wszystkiego, co gdzieś tam towarzyszy nam i słuchamy, oglądamy w środkach masowego przekazu. Wam, drodzy młodzi ludzie, kochani moi, wspaniali, zdolni uczniowie, którzy razem z nauczycielami swoimi, również w wakacje też pracowaliście, bo widać was było na naszych lokalnych, gminnych uroczystościach, rocznicach strażackich, dożynkach,
To jest przecież kultywowanie naszej narodowej tradycji. To jest wasza obecność w naszym życiu społecznym. Nikt nie może tego kwestionować. Mamy być razem, mamy się uczyć, mamy się cieszyć i pracować dla wspólnego dobra. Życzę Państwu na ten nowy rok wszystkiego dobrego, wielkiego rozwoju, wszelkiej pomyślności i raz jeszcze moim gościom, a przede wszystkim panu marszałkowi z serca dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, cieszę się, że ten ważny dzień, bo 1 września jest ważnym dniem dla każdego. Pani wójt pięknie mówiła o symbolice tego dnia i w tym wymiarze pracy szkoły, ale również znaczenia dla historii Polski. Ja przyjechałem tutaj z jednego powodu, żeby pokłonić się przed społecznością lokalną waszej gminy i pogratulować tych sukcesów. Tak się dzieje, że ostatnio bardzo często jestem tutaj u was, bo i tych sukcesów jest bardzo wiele. Część z was pewnie pamięta, otwieraliśmy halę sportową, wcześniej jeszcze też sukces Orlik tutaj przy waszej szkole. No i dzisiaj kolejny. Ja pamiętam, jak będąc tutaj, jak narzekaliście, że te warunki dookoła, ta sypiąca się elewacja. Ale można to zrobić, jeśli jest współpraca, jeśli jest zgoda, czego pani wójt bardzo serdecznie gratuluję, bo te propozycje, które pani składa, rada popiera i to jest też sukces rady wszystkich, sołtysów całej społeczności. Widać te emocje, widać to przejęcie, widać to serce w pani wystąpieniu. Niewiele można dodać, można się pokłonić dzisiaj przed wami, pogratulować, a młodym ludziom życzyć, żeby korzystali z tego, co tutaj jest, bo budynki się mogą sypać, one się wcześniej czy później naprawią, ale to, ten czas, który tutaj jesteście, jeśli wykorzystacie bardzo dobrze, to dzisiaj decydujecie o swojej przyszłości. Dzisiaj wykuwacie swój los i warto poświęcić czas, przyłożyć się do nauki. Mówię trochę jako też niezrealizowany nauczyciel. Warto, bo dzisiaj już decydujecie o swojej przyszłości. Bądźcie dumni ze swoich ojców, dziadków, ale róbcie też to dla nich, spłacając tę cenę, którą oni kiedyś wylewali krwi za to, byśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce. Kłaniam się dzisiaj wszystkim Państwu nisko i gratuluję tych sukcesów. Mówi to jak na małe wiejskie gimnazjum, bo jesteście takim małym środowiskiem. Budynki, no przewspaniałe, tylko pracować w tak wspaniałych warunkach. Pan dyrektor zarządza tak małym gronem, że tylko pogratulować tego spokoju i tej ciszy. Państwo jako nauczyciele pracujecie w tak małym środowisku, że nic tylko zająć się młodzieżą. A wy jesteście tak przespaniali, tak uśmiechnięci. Naprawdę zazdroszczę wam tych warunków. A teraz coś bardziej oficjalnego. Proszę Państwa, wszystkie polskie szkoły dzisiaj rozpoczynają rok szkolny 2014-2015. W tym szczególnym dniu my wszyscy dorośli jesteśmy myślami i sercem z wami uczniami klasy pierwszej, drugiej i trzeciej gimnazjum, a w szczególności z uczniami klas pierwszych. Z faktu, że jesteście uczniami gimnazjum zbiorczego, dla was jest to na pewno jakiś mały szok, że jesteście po raz pierwszy w murach tej szkoły. Dzisiejsza szkoła stawia różne uczniom wyzwania. Czasem są to wyzwania łatwiejsze, a czasem trudniejsze. I to jest dobra nauka na przyszłość, dobra nauka życiowa dla was wszystkich. W ten właśnie sposób uczycie się osiągać cele, a to bardzo ważne. Bardzo ważne w dzisiejszym życiu. To jest ważna umiejętność, która jest tak ważna, że wasi rodzice na pewno będą popierali nauczycieli w swoich wszystkich działaniach. W nowym roku życzę Państwu w imieniu pani kurator oraz własnym przede wszystkim wytrwałości podejmowania ambitnych wyzwań, satysfakcji z pracy i realizacji swoich zamierzeń. Wiemy, że nowy rok szkolny przynosi wiele zmian. Te zmiany dotyczą głównie szkoły podstawowej, gimnazjum może mniej, ale wszyscy jesteśmy świadomi, jak ważne to są zmiany dla polskiej oświaty. Wam, drodzy uczniowie, życzę wiary we własne możliwości, dużo pasji w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu własnych talentów. Rodzicom spokojnego roku szkolnego, a przede wszystkim zadowolenia z osiągnięć i sukcesów szkolnych w waszych pociach. Mam również życzenia dla pani wójt.
Pani Wójt, życzę Pani spełnienia postulatów rodziców, dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Jestem przekonany, że ta mała społeczność to same sukcesy, a to, co powiedział Pan Marszałek, potwierdza się. A musimy wszyscy wiedzieć, że sukcesy tej małej społeczności to również sukcesy Pani Wójt. Dziękuję bardzo. Ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny, a znacznie częściej niż Pan Marszałek, mam przyjemność przebywać na różnych uroczystościach związanych z bądź to kultywowaniem tradycji, bądź to z oddawaniem różnego rodzaju obiektów na terenie Czarnocina. Ostatnie lata to tak się wiąże, że jedno z drugim po prostu się zawiązuje. Powiem to, co tutaj przedstawiciel kuratorium powiedział, że mogę powiedzieć, że małe może być piękne. I u nas tak to rozumujemy i cieszymy się z tych małych sukcesów. To są dla nas duże sukcesy i wspólnie razem tworzymy tutaj tą wspólnotę gminną, wspólnotę powiatową. W wypowiedzi także skomentuję to Pani Wójt, powiem, że gdyby ktoś nie wiedział, że tu tyle lat była dyrektorem, to przecież ta emocje, które tu towarzyszyły jej wypowiedzi, ta energetyka, że tak powiem, to już dawała do zrozumienia, że tutaj jest tak związana, tak zintegrowana, tyle serca tutaj włożone jest w tą placówkę no i przecież całą gminę. Tu na gminie Czarnocin kultywuje się tę pamięć II wojny światowej i przywołam jednak to, że to gimnazjum ma imię Armii Krajowej, nawiązując do dramatycznych i tragicznych wydarzeń II wojny, że Szkoła Podstawowa w Czarnocinie niebawem będzie miała imię Batalionu Chłopskich, za co i Pani Wójt, szczególnie tutaj radnym Rady Gminy, serdecznie dziękuję, że odważyli się nadać uchwałą imię tej szkoły. Kończą się wakacje, kończą się wypoczynek z Pawola, wracacie do obiektów nowych, odnowionych, kolejny sukces, ta termomodernizacja, ten orlik, ta hala, to otoczenie, tutaj, prawda, zbór ariański, tu po lewo strażnica i całe otoczenie strażnicy, gdzieśmy w tym roku obchodzili piękną okoliczność powstania OSP Cieszkowy. To wszystko stworzyło, że naprawdę te Cieszkowy stały się no naprawdę takim centrum edukacyjno-wizerunkowym dla naszej gminy. To się nie bierze z niczego. To się buduje wspólnoty, to się buduje dobra materiału. I to jest dzięki temu głównemu reżyserowi tej gminy, Pani Wójt Marii Kasperek, dzięki odpowiedzialności i mądrości Rady Gminy, Pana Dyrektora, to przecież sukces Roberta Lalewicza, wspólnie się cieszymy. Ja tu pochodzę z tej gminy, mieszkam w tej gminie i wspólnie razem jestem dumny, cieszę się. Mówiąc o samym projekcie, powiem, że no nie było szans. Nikt z tych samorządów, które brały udział w realizacji tego zadania, nie miał szans wyprzedzić Czarnocina, bo u mnie dopiero się rozpoczyna te prace modernizacyjne związane z tym zadaniem. Czarnocin już kończy. No tak tu jest ta dynamika działań, ona jest z wielu, o których wspomniałem wcześniej, spraw związanych. Wszystkich pozdrawiam. Gratuluję Pani Wójt, Pani współpracownikom akurat oddania termomodernizacji, fasady, elewacji, ocieplenia i innych elementów, które wiążą się pod tym zadaniem. Gratuluję tego wszystkiego, co udaje się zrobić dla tej naszej czarnocińskiej społeczności. Wiem, że to nie ostatnie wyzwanie, które sobie tu Państwo stawiacie, ale to ważny element, by ta młodzież mogła w godziwych warunkach zdobywać wiedzę, by ta młodzież pamiętała o przeszłości, byśmy wspólnie mogli cieszyć się sobą, byśmy mogli się edukować, rozwijać i razem iść do przodu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, droga młodzieży, koleżanki, koledzy, nauczyciele i ci czynni i emerytowani. Pozwolicie Państwo, że zwrócę się do Pani Wójt,
Marii Kasperek. Pani Wójt, serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Okręgu za zawsze na takie uroczystości zaproszenie. Jest to dla nas wielki zaszczyt. Wiemy, że jest pani nauczycielem i dlatego tak wiele serca wkłada pani w gminną oświatę. Jeszcze raz za to serdeczne, serdeczne dzięki. I jeszcze jedno zdanie. Dla całej społeczności szkolnej, panie dyrektorze, od pana poprzez nauczycieli, pracowników, dla młodzieży i rodziców serdeczne życzenia spokojnego nowego roku szkolnego. Dla uczniów samych szóstek, dla nauczycieli satysfakcji i radości z tego, że pracują i uczyć mogą. Jeszcze raz serdecznie życzenia dla wszystkich. Dziękuję. Spotkać w dniu człowieka, co czuje jak ja.